Witam serdecznie. Dzisiaj zawody na moim warsztacie. Sharp i Panasonic. Zawody sumo. Który zawodnik jest więcej waży? Jest większy. Sharp to Made in Japan, 135 W, prawdopodobnie 42 cale, tutaj po oznaczeniu. Jeden zawodnik tak wygląda. Czyli wyciągam wszystko z niego, co jest tutaj możliwe. Cewki odchylające, tranzystory, elektronika, radiatory, widze aluminiowe. Bo są też stalowe. Także już mi się podoba ten zawodnik. Wbrew pozorom ten telewizor nie jest taki stary, bo dużo układów scalonych ma w środku. No ale lampa to jest lampa. Także tutaj ta technologia poszła w zapomnienie. Więc co? Pierwszy zawodnik. Obudowa ściągnięta. Wszystko ma na miejscu. Cewki odchylające. Cewka rozmagnesowująca to jest ten koło kineskopu, dwa głośniki, elektronika widzę fajna, duży radiator, więc teraz przyspieszam, rozbieram go, to co jest do odzysku i przechodzę do drugiego zawodnika. Jeden zawodnik przygotowany do ważenia. Nie będę śrubek ważył, tylko to co jest istotne, czyli elektronika, cewki, te głośniki też sobie odpuszczę. Także wszystkie śrubki do puszki. I z drugim telewizorem zrobię tak samo. Ale wcześniej dobrze by było zważyć, jaka jest waga tej miedzi. I tych płytek elektronicznych. Tutaj w Sharpie jestem zaskoczony, bo jest dużo takich płytek. Już nowocześniejszych można powiedzieć, z jakimiś procesorami. Także to jest wszystko do, na przykład taka płytka Sharpa. Tu widziałem jeszcze wzmacniacz, ale to na razie zważę to, co było w środku, przechodzę do Panasonica. Zobaczymy, ile waży Sharp.
ponad 4,5 kilo. Ponad 4,5 kilo. Dobra, przyspieszam. Zobaczymy, ile będzie ważyć. Drugi zawodnik, Panasonic, jakby trochę mniej płytek, no ale to może być nie do końca wielkość, nie do końca może być wiarygodna, dlatego że cewki mogą być większe, ale mniejsze radiatory też, kineskopy o podobnej wielkości, także takie same albo bardzo zbliżone cale tych kineskopów. Głośniki też bardzo podobne. To jest głośnik w jednym telewizorze, to jest w drugim. Tu już, to jest w Sharpie, to jest w Panasonicu. Także tak to wygląda. Tam było 4,60, a tu jest 3,15. No także ponad kilogram jest różnicy. Ponad kilogram różnicy. Także zwycięzcą jest na ten moment Sharp. Kwestia jeszcze zważenia samych cewek. Spróbujemy zaraz zrobić taki pomiar. No ale sami widzicie, to jest Sharpa, prawie kilogram, 985, a to z Panasonica, 715, także ewidentnie wygrał Sharp. No, w następnym filmie na pewno będę wyciągał tutaj cewki i te odchylające na pewno wyciągnę i tą cewkę rozmagnesowującą, tą, bo tu jest rozmagnesowująca cewka, i zważę, ile udało mi się odzyskać. I dodatkowo trzeba będzie zobaczyć, co to za układy tutaj są, jakie wzmacniacze, czy jakieś stabilizatory napięcia. Widzę bezpieczniki, oporniki, tranzystory. To wszystko, co w starszych telewizorach jest, bo teraz zazwyczaj układ scalony załatwia sprawę w większości wypadków.
No, duży kondensator, 180 mikrofarad, 400 V. Także no, niektóre są bardzo przydatne oporniki. 7-watowy na przykład. Czy właśnie te kondensatory. Czy niektóre tranzystory. Ale wydaje mi się, że jednak w Sharpie jest więcej różnych rzeczy do demontażu, nawet sądząc po radiatorze. Zobaczcie tutaj, jaki radiator. A zobaczcie tą płytkę w Sharpie. Nie dość, że jest więcej elektroniki. No nie wszystko jest do wykorzystania. No wiadomo, jakieś oporniki, tranzystory, ten kwarc, tą podstawkę nawet można wykorzystać. No i nic poza tym, ale zobaczcie na ten radiator aluminiowy, już jest dużo, dużo większy. Ten radiator. Tu są radiatory dosyć ciekawe. O ciekawym kształcie, taki na stabilizator. Także tak to dzisiaj wygląda. Film. Już widzę blisko 10 minut, więc na tym dzisiaj kończę. Łapki, suby. Do następnego razu.